Przepisy, które wejdą w życie od początku 2014 roku, są powodem problemów z ustaleniem budżetu dla wielu samorządów. Szereg samorządów będzie miał problem z ustaleniem budżetu. Tu mówimy może o około 200 samorządach. Natomiast wiele z nich tak naprawdę będzie musiało ograniczyć poziom swoich inwestycji. Chodzi o nowe limity zadłużenia dla samorządów. Zmiany mają być dotkliwe zwłaszcza dla małych miast. Już wiadomo, że mniej pieniędzy pójdzie na szeroko pojętą infrastrukturę. Nie są to tylko drogi, to są wodociągi, kanalizacja, wysypiska śmieci, ale także infrastruktura społeczna. Szkoły, przedszkola, żłobki, przychodnie, szpitale, domy opieki społecznej, to wszystko jest infrastrukturą. Samorządy już są zadłużone, więc będą musiały ograniczyć zarówno wydatki na utrzymanie obecnej infrastruktury, jak i realizowanie nowych projektów. Nowe limity zadłużenia nie pogorszą dodatkowo możliwości inwestycyjnych dużych miast, bo te przenoszą swoje długi na spółki komunalne. Mniejsze miasta, które nie mają takich możliwości, szukają innych sposobów, by móc realizować inwestycje z nowego budżetu. Samorządy teraz również pod kątem tego nowego limitu rozpoczęły taką akcję wyprzedaży majątku, tak? Ponieważ jest to jeden ze wskaźników, który może poprawić ten indywidualny wskaźnik, jeden z elementów, który może poprawić indywidualny wskaźnik zadłużenia. Zdolność samorządów do inwestowania pogarsza też konieczność realizowania nakładanych na nie przez państwo dodatkowych zadań, na które samorządy nie dostają dodatkowych pieniędzy z budżetu centralnego. Konsekwencja tego jest oczywista. Przede wszystkim rosną koszty bieżące samorządu. Pogarszają się wyniki operacyjne. Jak pogarszają się wyniki operacyjne, to zmniejsza się zdolność do inwestowania samorządu. Samorządy, by inwestować, muszą szukać źródeł finansowania. Najpopularniejsze rozwiązanie, jak mówi Krzysztof Kuza ze Szkoły Głównej Handlowej, to kredyt bankowy, z którego korzysta około 40% jednostek samorządowych. Nie mogąc już zaciągać długów we własnym imieniu, zadłużają swoje spółki. Takie rozwiązanie jest jednak droższe. Bank, jeżeli już finansuje spółkę, bank wie, że ona ma inny poziom ryzyka niż samorząd, który jest częścią sektora finansów publicznych. Spółki komunalne już nie są w sektorze finansów publicznych bezpośrednio. Spółki nie są traktowane na tak preferencyjnych warunkach jak sam samorząd. Może się okazać, że za problemy samorządów, które przenoszą zadłużenia na spółki, zapłaci podatnik. Jeżeli ta spółka będzie miała trudności, to zazwyczaj ona się zabezpiecza w ten sposób, że żeby odzyskać płynność finansową, po prostu podniesie taryfy. Czyli jakby koniec końców ciężar tego finansowania poniesie lokalna społeczność. Jeżeli to będzie taryfa czy za wodę, czy za przewozy. Partnerstwo publiczno-prywatne, które też może być sposobem na zrealizowanie inwestycji bez zwiększenia zadłużenia gminy. To, jak mówią eksperci, zarówno szanse, jak i ryzyko. Jeżeli projekt zostanie źle ustrukturyzowany, to może okazać się, że organy kontrolne, na przykład Regionalna Izba Obrachunkowa, uzna, że taki projekt powinien obciążać budżet gminy. No i w takiej sytuacji niekorzystnie odbije się to na sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Kapitał prywatny też ma własne interesy i nie kieruje się najczęściej dobrem społecznym, tylko dobrem prywatnym, czyli własnym celem. Zawsze finansowanie z udziałem kapitału prywatnego, jeżeli przeprowadzimy nawet prostą kalkulację, to wyjdzie, że jest dużo droższe niż finansowanie ze środków publicznych. Sytuacja finansowa samorządów z roku na rok jest coraz gorsza. W 2012 roku ich wydatki na inwestycje spadły o 16% w stosunku do roku 2011. Samorządy mogą mieć problem z sięgnięciem po nowe środki unijne, bo by z nich skorzystać, muszą wyłożyć od 15 do 20% wkładu własnego. Miasta, by inwestować w infrastrukturę, będą musiały łączyć różne formy finansowania. Zadłużone samorządy, biorąc kolejne pożyczki, muszą myśleć nie tylko o nadchodzącej perspektywie budżetowej, ale o kolejnych latach, w których o coraz większy dług będą musieli martwić się ich następcy i podatnicy.